Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku, właściwie to trzecim odcinku naszego podsumowania do poprzednich odcinków, czyli rozmowy z Krzyśkiem i z Michałem Gudką o Aston Villa oraz o tych drużynach, które, które w tym sezonie spadły. Odsyłam Was jeszcze na nasz kanał, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to serdecznie Was zachęcam. Dzisiaj kolejna część, bo rozmawiamy sobie o drużynach od pozycji 15 do pozycji, właściwie 12, bo od Southampton, od Southampton też będzie dodatkowy odcinek osobny, wiadomo, jest tam o czym, o czym gadać, ale dzisiaj o tych Drużynach 15-12 razem z Janem Piekutowskim. Witam serdecznie oraz z Kacprem Klasińskim. Witam wszystkich. No i tak sobie tutaj rozmawialiśmy chwilę przed, przed nagraniem, że o tych drużynach 15-12 to najtrudniej jest tak naprawdę opowiadać, bo ile o tych drużynach, które spadły, zawsze coś się powie właśnie w tym, w tym kontekście, że po prostu spadły, że były najgorsze w tej lidze. Tak, te drużyny 15-11, no po prostu się w tej lidze utrzymały. My postaramy się wyciągnąć z nich to, co najlepsze, może kogoś tutaj skrytykować. Jeżeli chodzi o te drużyny, bo na przykład, chyba taką drużyną, która już na pierwszy, na pierwszy wzrok mi pada do skrytykowania, to jest Crystal Palace, ale o Crystal Palace. Potem najpierw zaczynamy sobie, panowie, naszą miłą podróż od Brighton, od drużyny, która aż 14 razy zremisowała w tym sezonie. Prawie tyle, ile przegrała swoich meczów. Co o tym Brighton, Grahama Pottera możemy powiedzieć, ale może zadam wam trochę inne pytanie. Czy z tej drużyny podobał Wam się jakiś inny piłkarz na przestrzeni tego sezonu niż Nil Mopé? Kasper, chcesz się wyrwać? No, akurat jeśli chodzi o Brighton, to mówimy o takim bardzo dziwnym zespole, bo to jest drużyna, w której trudno mi zidentyfikować jakiegokolwiek lidera. No bo powiedzmy sobie, szczerze, jeżeli mamy kogoś pochwalić, to chyba najbardziej defensywę. I no, już nawet nie legendarny duet Dunk Duffy, a pracy już należałoby tutaj wyróżnić panów Danka i Webstera, bo Shane Duffy poszedł lekko w odstawkę u ma Pottera, który wymaga trochę innych umiejętności od swoich obrońców, bardziej woli grę po ziemi, woli wyprowadzanie piłki. I no, jeśli mam powiedzieć o Brighton, to Brighton jest dla mnie taką bardzo wyrównaną drużyną, której siłą jest kolektyw, która stara się grać swoją piłkę, taką no ciekawszą, właśnie to jest to, co pan Potter nam proponuje, taki bardziej Ułożony futbol niż powiedzmy to, do czego przyzwyczajają zespo nas zespoły na z tych dolnych regionów tabeli. Ale no jakby, jakby kogoś tak wyróżniać, no to właściwie chyba tylko Nealamopeja. Ewentualnie może Leandro tak czasem wpada w oko ze swoimi zagraniami. Ale no, Francuz to jest jednak, wydaje się, zawodnik, który ma największe szanse na to, żeby gdzieś jeszcze z tego Brighton wyemigrować wyżej i coś naprawdę ugrać. No, ja mam podobne odczucie co Kasper. Też mi jest ciężko wyróżnić kogoś konkretnego yy, poza Nilem Mopeno, bo to wiadomo, yy, zdecydowanie najlepszy piłkarz Brighton w tym sezonie. Defensywa też całkiem porządna, ale generalnie ja jestem zadowolony, że Brighton się utrzymało z tego względu, że ich ogląda się stosunkowo ciekawie. Yy, w przeciwieństwie na przykład do zespołów, które spadły, czyli do Watfordu czy do Bornów, to jest piłka yy, troszeczkę bardziej intensywna, troszeczkę bardziej nastawiona na. Ofensywę, no i to zawdzięczają głównie Grahamowi Potterowi, który te, te drużynę przebudował. Brighton generalnie całkiem ciekawe transfery teraz poczyniło, i myślę, że ten następny sezon będzie dla nich, przynajmniej teoretycznie, chcą, żeby ten sezon był dla nich lepszy, żeby to utrzymanie było jeszcze pewniejsze i udało się jeszcze szybciej wywalczyć. No i może jakaś pozycja, nie wiem, dwa oczka wyżej niż, niż ta 15-lokata, którą teraz zajęli bo na przykład środek pola, który kiedyś tam straszył Pascalem Grossem, yy, chyba dwa sezony temu to był jeden z bardziej wyróżniających się piłkarzy, yy, nie tylko w yy, Brighton, ale też w całej tej dolnej połowie tabeli, no a w tym sezonie zupełnie przycichł, podobnie Aaron Moy. Więc myślę, że transfer Adama Lalany to jest coś, w czym wielką nadzieję pokładają kibice Brighton. Jakkolwiek to brzmi, bo patrząc na występy Anglika w Liverpoolu, przynajmniej to ostatnie, to można było mieć dość takie niezbyt przychylne wrażenie na jego temat, nieprzychylne zdanie. No a tutaj w Brighton na niego na pewno będą bardzo mocno liczyć. I ja jestem na Brighton zły tylko z jednego względu, że nie chcą puścić Bena White'a do Leeds, tylko cały czas są więcej i więcej, więc. Tutaj mają u mnie minusa. No tak, ale to pewnie, to pewnie tylko kibice Leeds mają tutaj jakiś problem do Brighton. Tak. E, tak, faktycznie Brighton to jest taka drużyna, o której możemy powiedzieć, że jest jakaś. W przeciwieństwie do tego, co tak jak powiedziałeś, mogliśmy powiedzieć przykładowo o Fordi, czy o Bormów z tego sezonu. E, ciebie, Kasper, chciałem jeszcze właśnie dopytać o, o to, co już Janek trochę napomknął. O to chciałem e, pytać e, dalej, ale Janek mnie tutaj wyprzedził. E, jak to Brighton po tych transferach po tym, co mogliśmy w tym sezonie ich oglądać, jak, jak uważasz, jak to będzie wyglądało w następnym sezonie? Czy oni rzeczywiście, tak jak Janek powiedział, nie będą absolutnie zamieszani w tą, w tą walkę o utrzymanie, a raczej na długo, na stałe zameldują się gdzieś w środkowej części tabeli? Trudno w tym momencie, sądzę, powiedzieć coś takiego wiążącego, coś, co da nam taką odpowiedź konkretną, bo... Do końca okienka transferowego zostały nam właściwie jeszcze dwa miesiące, i to jest mnóstwo czasu. Tu się mnóstwo może zmienić nie tylko w Brighton, ale też w innych klubach. Tu się zaraz mogą zarazieć po prostu rzeczy niepojęte i może być taka karuzela transferowa, że naprawdę wszystko, co w tym momencie powiemy, będzie już nieaktualne, ale yy, zarówno zakontraktowanie Adama Lalany, jak i Joela Weltmana to są takie ruchy mówiące dużo o, o tożsamości Brighton jako zespołu, o tym, że mewy chcą grać właśnie w futbol. Taki ładny dla oka, oparty na wyjściu podaniami z własnej strefy obronnej. Ja czasem, oglądając nawet je w tym sezonie, tak odnosiłem wrażenie, że to już było takie granie czasem nawet na granicy ryzyka i czasem wpędzało ich w niezłe tarapaty, ale oni i tak przy tym cały czas pozostawali i cały czas grali swoje, co jest naprawdę dużym plusem. I jeżeli uda się zatrzymać Bena White'a też, to o czym Janek mówił, to no, sądzę, że to będzie taka drużyna naprawdę. Z papierami na to, żeby skończyć sezon spokojnie w środku tabeli, ale takiej gwarancji no, nie jestem w stanie dać, bo to jednak mimo wszystko, moim zdaniem, jest jeszcze trochę pracy przed nimi, tak żeby stać się takim porządnym ligowym średniakiem. I tutaj też w ogóle chciałbym zwrócić uwagę, może nie tyle na transfery przed sezonem, ale też takie ruchy, które wypłynęły tak w przerwie, czy tej koronawirusowej, czy też w, w styczniu, bo i zakontraktowanie Tarika Lampteja, który jest przecież 19-letnim zawodnikiem, bardzo ciekawy piłkarz. Naprawdę dynamiczny piłkarz, który pokazał się z niezłej strony na poziomie Premier League, pomimo praktycznie żadnego, żadnego doświadczenia. I nawet powrót z wypożyczenia Aleksisa McAllistera, którego no, większość kibiców to w ogóle mogła nie wiedzieć, że taki piłkarz w Brighton jest, bo on tam wrócił do Argentyny zaraz po tym jak go zakontraktowali. To są moim zdaniem piłkarze, którzy mogą też wejść na wyższy poziom i może w perspektywie kilku lat pociągnąć Brighton właśnie z tych takich dolnych rejonów tabeli trochę wyżej. Dorzucę właśnie, bo cieszę się, że Kasper dostrzega Alexisa McAllistera. Mac Bardzo ciekawy piłkarz, super technika tego chłopaka. W Argentynie sobie radził dużo lepiej niż Brighton, ale też dostawał powołanie do kadry, więc ja mam nadzieję, że on właśnie może być takim dość miłym zaskoczeniem w przyszłym sezonie i jak miałbym wybierać kogoś Yy, spoza tych wszystkich zawodników którzy już się zdołali pokazać czyli nawet pomijając yy, Lampteja czy oczywiście nie Lamope, lub Trossarda to ja właśnie stawiam na Magalisterę jaką taką prywatną być może nawet materiał na obserwację jakiegoś zawodnika ciekawego w kontekście przyszłości. No i jeszcze chciałem tak kończąc temat Brighton, pociągnąć temat młodych piłkarzy tego zespołu. Mamy Labteja. tak jak powiedzieliście MacAlistera, jest Steven Alzate, no i przede wszystkim jest mój ulubieński z tego zespołu, Aaron Connolly I, i jak uważacie, co w ogóle sądzicie o tym zawodniku? On wbije się na stałe do, do składu Brighton i, i będzie przodował i może z tego Nilam nawet dogoni, jeżeli chodzi o, o, taką, o taki wpływ na o taki impakt na tą drużynę? Connolly, to moim zdaniem jest taki śmieszny trochę piłkarz, bo ja mam wrażenie, że on bardziej bazuje na swojej fizyczności niż na swoich takich umiejętnościach czysto piłkarskich, czyli no, szybkość, wejście może komuś z bara, może takie wiecie, dynamika, a niekoniecznie to, żeby umiał dobrze zakombinować właśnie w jakichś takich sytuacjach boiskowych, gdzie jest mało przestrzeni i to jest zarówno wartość po nazwijmy to dodana, jaki może być wartość taki, może być czymś problematycznym, bo to wszystko zależy od tego, jak go wkomponuje w drużynę Potter. Potter widać, że lubi ustawiać go bardziej z boku i Connolly ma za zadanie takie atakowanie z piłką, biegnąc, od razu nabieganie twarzą do bramki, ścinanie do środka i atakowanie, tak jak właśnie na przykład strzelił bramkę z Tottenhamem, no to był bardzo fajny gol, więc... Pytanie, czy Potter go ułoży jako piłkarza i pozwoli mu stać właśnie lepszym takim piłkarzem w kontekście gry kombinacyjnej, w kontekście umiejętności budowania ataków pozycyjnych, czy też będzie to taki zawodnik, no nie wiem, może nazwijmy to w profilu Daniela Jamesa bardziej. Od prostej gry, bardziej od y, dawania takiego impulsu swoją szybkością, niż też przekazywania jakichś konkretów takich czysto piłkarskich. Dobra, panowie, przy Brighton stawiamy kropkę i przechodzimy do Crystal Palace. I żeby nie było łatwo, um, to chciałbym, żebyśmy spróbowali powiedzieć coś pozytywnego o Crystal Palace, bo Crystal Palace to jest przecież drużyna, w której, um, w której najwięcej goli ma Jordan Aju. To jest drużyna, która mi najbardziej kojarzy się z tym, że starzeje się ta Wilfred Zaha. E, Wilfred Zaha już, już nie jest najmłodszy, cały czas mówi się, że, że może on gdzieś przejdzie, ale on co roku w tym Crystal Palace gra. E, to jest drużyna, gdzie gra jeden z, z takich zawodników, których lubię obserwować, czyli Patrick Van Anholt. E, to jest drużyna, która niesamowicie kojarzy mi się z Luką wojewiciem przecież jego rzutami e, karnymi. Jakbyście mieli powiedzieć Jakąś jedną dobrą rzecz o Crystal Palace tego sezonu, to co pierwsze przychodzi wam do głowy? To może ja zacznę? E, Myślałem, że będzie taka cisza i w ogóle. Nie, tym... ja mam, nie. bo Proszę. dzięki Crystal Palace Jarek Jach dołączył do Rakowa częstochowa i był jednym z wyróżniających się obrońców w ekstraklasie. E, dzięki Jarek za wzmocnienie ligi. <laughs> Kacper. Tutaj, Jonak, powiedziałeś o tym, że w Crystal Palace starzeje się Wilfried Zaha i ja to chciałbym zwrócić uwagę, że w Crystal Palace właściwie wszyscy się starzeją, ale mam wrażenie, że nikt nie staje się lepszym piłkarzem, <grym> bo to jest naprawdę, nie, dla mnie to jest, yy, znaczy no, nie, nie chcę tutaj z... zabrzmieć jak ktoś, kto naprawdę narzeka i psioczy i dla mnie Crystal Palace no, utrzymało się w lidze, jest drużyną na poziomie Premier League, nie, nie będę temu zaprzeczał, ale ja nie wiem, czy tam może poza Patrickiem Van Anhaltem i może poza Jordanem Aju tak naprawdę jest jakiś piłkarz, który tam zrobił progres i był w stanie utrzymać jakiś w miarę wysoki poziom, na który wszedł to jest, to jest naprawdę dla mnie kompletny jakieś, to jest, no, zadziwia mnie to naprawdę no, Max Meyer przychodzący do Crystal Palace to jest już chyba kwintesencja tego co można powiedzieć o tym zespole no, tutaj by, ja sądzę, że jakby tu trafił Messi to właśnie on by tak no, męczył bułę niesamowicie i to by było naprawdę czasem, często zęby bolą jak się patrzy na ich grę Stałe fragmenty gry, długa piłka, bentekę, dawaj, biegnij, Christian, główka i, i szczel. To tak czasami trochę mi wygląda. I no, Roy Hodgson szyje z tego, co ma. I Roy Hodgsona trudno krytykować za to, że buduje zespół na swoją modłę, no bo jednak buduje go na swoją modłę i jest konsekwentny w tym, że mają grać prosty futbol, taki dający utrzymanie. Ale no, trudno czegokolwiek więcej od nich oczekiwać. I no, prędzej czy później będzie trzeba zmienić Roya Hodgsona i może to zmieni tożsamość drużyny Orłów, co sądzę, że też byłoby wartością dodaną dla ligi, no bo w tym momencie Crystal Palace jest takim tym spoko wujkiem, co przychodzi na imprezę i niby każdy, no cześć wuja, ale nikt, to nie jest tak, że nikt go nie lubi, ale też nikt specjalnie za bardzo nie chce z nim gadać, bo nie za bardzo ma coś ciekawego do powiedzenia. Jest to za piękne porównanie. Kasper. No Trochę tak. Yy, ja, ja, się, ja, nie, ja się podpisuję pod tym wszystkim, czym mogę się podpisać. W ogóle Crystal Palace śmieszna drużyna, bo jak teraz sobie patrzę na te ich kadrę, to wydaje mi się, że tak po nazwiskach, na typowo jeden z najsłabszych zespołów, tak naprawdę, no, za nic w świecie nie potrafię sobie znaleźć kogoś, kto by się wyróżniał na tle ligi. Czy nawet gdyby wziąć kogoś z Crystal Palace i by go włożyć do Brighton, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, to czy ktoś miałby takie na 200% pierwsze miejsce przez 38 meczów w sezonie? No wydaje mi się, że nie. kadra naprawdę przeciętna. Kwintesencją tego są występy Wilfreda Zachy, czy fakt, że Jordan Ayus stał się tam najlepszym piłkarzem. Myślę, że sobie trzeba darować krystal Palace i rozmowę dalszą o nich, bo no bo szkoda. Ale z drugiej strony fajnie, że się utrzymali, no bo Roy Hodson tam pewnie dożyje, do, do, dożyje mam nadzieję, że 200 lat, ale dotrwa sobie na ławce trenerskiej jakieś 80 czy nawet 90. No i tak się będzie toczyło to Crystal Palace, bo nie ma perspektyw tak naprawdę na mm, zwojowanie czegoś więcej, ale też wydaje mi się, że nie ma zbytniego strachu o to, że trzeba będzie się tak. martwić o utrzymanie do 37 kolejki w następnym sezonie. My chyba o jednej takiej w miarę istotnej rzeczy zapomnieliśmy, bo. Trzeba oddać, że Vicente Guaita zagrał fajny sezon i to jest naprawdę jeden z zawodników takich, którzy zaskoczyli w tym sezonie i to faktycznie jest akurat moim zdaniem taka, no może to jest wartość dodana w tym momencie, bo naprawdę no Hiszpan solidnie nieraz im ratował skórę. No generalnie jeden z lepszych bramkarzy tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych zespołach w dolnej części, ale też miał sporo takich yy, wpadek i ja do tego go pominąłem. To tak już właśnie chciałem tych, o tych pozytywnych rzeczach trochę, to trochę żeśmy na koniec powiedzieli. Niech takim podkreśleniem tego że, że no trochę się z Crystal Palace tutaj y, śmiejemy, ale jednak y, tak ja się podpisuję po tym, co powiedział Janek, że to jest drużyna, która może o jakieś większe cele no, no, no nie walczy. To tak też jakoś nie wyobrażam sobie, żeby to Crystal Palace miało y, spaść mimo wszystko. Kończąc wątek Crystal Palace, ostatnie pytanie. Krótko na nie, panowie, y, odpowiedzcie. Czy Wilfred Zacha jeszcze ujrzymy go w jakimś zespole stop Czy to w ogóle będzie na przykład wylot z Anglii, albo po prostu dogorywanie w tym Crystal Palace. No moim zdaniem nie ujrzymy, jak mam to jakoś tak krótko podsumować, to moim zdaniem nie. Nie trafi do żadnego zespołu takiego z tego permanentnego to przejść. Eee, mi pomyślcie, że trudno powiedzieć, ale chyba zbliżam się ku temu, co powiedział Janek. No Zaha ma już 27 lat i sądzę, że jeżeli gdzieś odejdzie, to coraz większe istnieją szanse na to, że będzie to właśnie jakiś Everton, czy... Aha, Arsenal, bo wiecie, bo ósmy. Haha, <laughs> ale no. Jak ten William. No, ale w każdym razie po prostu mam wrażenie, że Zacha trochę swój moment przespał ten rok temu. To był, to był ten taki odpowiedni czas na to, żeby zmienić klub. Dobra. Panie Zaha, apelujemy z tego miejsca: obudź się pan i graj pan. Dobrze, Le graj pan lepiej. O, bo pan potrafi, to wiemy na pewno. E, dobra, e, kończymy wątek Crystal Palace. Przechodzimy do drużyny Newcastle, która, umówmy się, skazywana była na absolutną porażkę w tym sezonie. Na drużynę, która, na którą wisiało widmo spadku, ale tylko przedsezonowo, bo okazuje się, że to Newcastle naprawdę w tym sezonie grało bardzo fajnie. Może nie widowiskowo. Ale na to 13 miejsce starczyło. I ten Steve Bruce, który miał bardzo ciężki żywot, który, który tam miał ciężko bo kibice. Przecież zakochani w rafie Benitesie zresztą do dzisiaj. No, nie dawali mu na początku wielkich szans. Okazuje się, że wszystko Steve Bruce wybronił wynikami. I to Newcast naprawdę całkiem nieźle sobie poradził. Abstrahując od wszystkich wątków przejęcia, Newcast nie chce z wami o tym panowie rozmawiać absolutnie, tylko o tym, co mogliśmy oglądać na boisku. Powiem tak. Wasz ulubiony piłkarz z Newcastle i dlaczego Alan St. Maximin? A Martin Dubrawka, o co ci chodzi? A <grywa> no tak, Martin Dubrawka. A, a twój Kacper? ulubiony piłkarz, który miałbyś wyciągnąć z Newcastle i wsadzić do twojej drużyny ulubionej, czyli Manchester? Eh, no nie, no nie aż tak, to czekaj. <grywa> znaczy, no to żaden tak właściwie. No naprawdę, ale no nie, no popatrz na drużynę Newcastle i, i mimo wszystko widzisz ten zespół grający taką też dosyć prostą piłkę, no bo Steve Bruce. No, tak jak powiedziałem z Ryan Hodgsonem, no, on szyje z tego, co ma i generalnie kokosów nie ma i często to wygląda tak, że dajcie sam Maximinowi piłkę, on coś tam wymyśli i coś wyczaruje. No i tak jest i faktycznie to jest gracz, który no, jest tą taką iskierką nadziei, w tym czasem łez padole, jak to czasem się patrzy na to Newcastle, bo oni tak no, nie grają porywająco, ale grają skutecznie i naprawdę osiągnęli wynik zdecydowanie ponad stan w dużej mierze dzięki Francuzowi, więc jak kogoś wyróżnić, to raczej na pewno jego albo ewentualnie, ale to to już bardziej druga połowa sezonu y, Miguela Almirona, bo to, że on potrafi grać w piłkę, to pokazywał takimi swoimi przebłyskami, ale w końcu zaczął dostarczać cyferki, co jest no, chyba najważniejsze w tym momencie i dla takiej drużyny jak Newcastle, która jednak drży o swój ligowy byt, jakby nie patrzeć przed startem każdego praktycznie ostatniego sezonu, to właśnie Paragwajczyk dający asysty, dający bramki, to jest coś, na co oni naprawdę Mogą znaczy coś, co naprawdę ich będzie cieszyć. No, Almiron to jest najlepszy strzelec w całym sezonie Newcastle, także faktycznie ja się nie spodziewałem, bo myślałem, że on tam znowu pod mm, Stephen Bruce'em sobie po prostu nie poradzi i to będzie wyglądało bardzo źle. Aczkolwiek jedna śmieszna rzecz, że o ile Almiron -Al jest najlepszym strzelcem w całym sezonie, to w Premier League najwięcej bramek dla Newcastle strzelił John Joshelby. John -Joselgi, I to, tak. to jest, myślę, taka. Mm, Całkiem urocza sprawa, że ten piłkarz jeszcze tam sobie spokojnie na poziomie Premier League strzela, i Bramek jest najlepszym strzelcem zespołu, jakkolwiek to brzmi. No i tak też sobie kopią, jak to Crystal Palace, pewnie nie spadną, no bo, no bo dlaczego by mieli? No bo jak? No, bo jak, no jak tam do Premier League wchodzą takie zespoły, które na razie nie potrafią przeprowadzić żadnego konkretnego transferu, no to ja nie wiem, jak to się będzie układało. Ale skoro o najlepszych strzelcach rozmawialiśmy, to panowie e, Joelinton, opinia. No, to nie jest fajny gość, bo on e, nie dostarcza według mnie żadnych mm, pozytywnych wartości do, do. Jak to dzisiaj ładnie mówi Kacper wartości dodanych. Wartości dodanych, żealington dostarcza tyle, co chodna płakał to że on gratyłem do bramki to, to nie jest żaden plus bo Andy Carroll też gratyłem do bramki i też można by tam postawić Andy'ego Carrolla tylko że Andy Carroll biega jeszcze wolniej niż Linton. Początki że Lintona w Premier League to w ogóle była makabra, potem nie było wiele lepiej i dalej jest po prostu, po prostu słabo, nie będę go tutaj specjalnie bronił, bo wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem dla że Lintona jest po prostu odejście z Newcastle, odzyskanie jakiejś części tych pieniędzy, które w niego zainwestowano, a przecież zapłacono naprawdę sporo Hoffenheim. Bo on ma dopiero 24 lata, ja nie ukrywam, że on w Bundesliga pod innym trenerem, pod innym stylem gry mógłby pokazywać coś więcej. W Newcastle to za nic w świecie nie wyjdzie, oni mogą zainwestować w innego zawodnika i będzie ten zawodnik dawał im dużo więcej niż właśnie Brazylijczyk. Więc ja, jeżeli on odejdzie, to będę się cieszył, bo szkoda się mi robiła, jak na niego patrzyłem. Kiedy on tam biegł za tą piłką, a ta piłka wcale do niego nie leciała i tak się mijali. Ja bym chciał zwrócić uwagę na inną rzecz, bo. Nie wiem, czego wy oczekiwaliście, jak Joelinton przychodził do ligi, ale Joelinton swój najlepszy, najbardziej skuteczny sezon zajrzył w Austrii w 1. Wiecie, ile bramek w lidze wtedy strzelił? Pewnie z 8. Dokładnie. taki <laughs> cel. Joelinton nigdy nie był piłkarzem takim napastnikiem, który żył ze strzelania bramek, bo to był raczej taki napastnik pracuć, napastnik pożyteczny. O tym też może powiedzieć liczba asyst, bo on wtedy zaliczył 5 asyst w lidze austriackiej, a w najlepszym sezonie w Bundeslidze miał 7 bramek, 7 asyst. Ja mam wrażenie, że skuteczność Joelintona na poziomie Premier League to chyba nikogo nie może dziwić. Martwić może jedynie to, że on tak jest mało tak przydatny pod względem pracy dla kolegów. No ja właśnie o tym mówię. Mi nie chodzi o to, że on nie strzela bramek, tylko że on tak no, często grał stajanowo po prostu. No, w każdym razie mam wrażenie, że może to też nie sprzyja to, że Steve Bruce jednak gra taką piłkę, jaką gra. I to na pewno nie jest taki futbol, jaki chociaż prezentował Hoffenheim, w którym tam się dobrze spisywał. I może pod trenerem, który by chciał grać bardziej technicznie. To o czym mówił Janek w innym stylu gry, że Ellington mógłby się spisywać lepiej. No a tutaj to tak naprawdę przy takiej koncepcji gry, jaką ma Newcastle, no to, że Ellington musi tylko ewentualnie biegać i utrudnić życie obrońcom rywala, Albo strącić piłkę, co no wiadomo, to jest raczej 50-50, a w Premier League to wcale nie jest tak łatwo po transferze z innej ligi walczyć fizycznie z defensorami przeciwnika, więc no, no, trochę też współczuję Brazylijczykowi, bo sądzę, że on mógłby lepiej odnaleźć się w innym zespole, no ale jak już trafił do Newcastle, no to musi tutaj być przydatny, a raczej dużego pożytku z niego nie ma. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego, którego zawodnika bym widział w swojej ulubionej drużynie. Alan Saint-Maximin, to arsenal skrzydła Saint-Maximin, a z drugiej strony Pepe, to jest to. William, z drugiej strony William, tak sobie liczę grać. William w odwodzie oczywiście, na rotację. Dobra, dobra, ostatnie pytanie, kończąc wątek tej fantastycznej drużyny. Panowie, który longstaff jest waszym ulubionym i dlaczego? O, to jest takie dobre pytanie. Poczekaj, jeden ma e, Mati, a drugi ma... Matthew, Matthew a ma... drugi ma Sean, Sean, tak, tak, jest. tak Dobra, e, Sean, bo jest Rudy niski, jak na defensywnym pomocniku i całkiem zadziorny piłkarz jak na swój, e, swoje warunki fizyczne. To Matthew mm. chyba jest Rudy Nie, i niski. Nie, to Sean. E, Matthew, jest, tak, niski. Tak. Znaczy... Dobrze. Sean jest ofensywnym pomocnikiem, jest trochę... a Matthew żeby przypomnieć, tak. Sean jest starszy, Mefiu jest młodszy. O. Matthew jest młodszy i Matthew jest rudy i Matthew gra bardziej z tyłu, strzeli więcej bramek, tak? tak. To, tak. to zdecydowanie Matthew. Dokładnie. Kasper? Um, kurczę, nie wiem, bo dla mnie to jednak są tacy pomocnicy, którzy za daleko, powiem szczerze, ja nie widzę ich grających na dużo wyższym poziomie niż to Newcastle. No pewnie nie pograją. Takie barmi, no, ale to no. jednak jest wysoki I tak, poziom. I ty, ty, tru, trudno jest, jest mi, wiecie, wy, wypowiedzieć się w tym momencie na ten temat, powiedzieć, który z nich jest lepszy, bo dla mnie... Którego wolisz? No obaj. Obaj to są tacy średniacy na poziomie Premier dla mnie, dla mnie nie ma różnicy między braćmi Longstaffami. No metryczka może się różnić. Tak powiedzmy sobie szczerze. Maciej jest do wzięcia za darmo tego lata. Jestem ciekaw czy przedłuży umowę, czy nie, czy może gdzieś odejdzie. No ale naprawdę nie mam swojego ulubionego Longstaffa, bo dla mnie tak naprawdę no nie ma dużej różnicy między nimi. Ja wiadomo trochę inne pozycje, ale nie mają tego, nie mają tego czegoś. No jak masz czupa czupsa Coca-Colę, a masz czupa czupsa truskawkę, to którego bierzesz? Znaczy, ja to generalnie jak kupowałem chupaczupce, to nigdy nie patrzyłem na smaki, bo wszystkie lubiłem ja i po prostu brałem. Aha. <laughs> no dobra, no to rozumiemy w takim razie okay. tą decyzję. Um, ja chyba bym wy wybrał psa, troskawkę swoją drogą. Nie wiem, jak Ty ja. Czyli Longstaffa Mediów. Tak, dokładnie. Dobre, e, dobra, e, tak, rozmowa zabroniła w dziwne rejony, ale już wątek Newcastle kończymy i rozpoczynamy wątek ostatni już w tym naszym odcinku, tak jak powiedziałem na samym początku o Southampton, będziemy rozmawiać w osobnym odcinku razem z Kacprem i z Krzyśkiem, już na dniach pojawi się ten odcinek, także spokojnie, spokojnie, nie zapomnieliśmy o Southampton, tylko po prostu przyjrzymy się im nieco bliżej. Ostatnim naszym wątkiem jest dzisiaj Everton. Everton, czyli drużyna, którą prowadzi e, doskonały trener, bo Carlo Ancelotti, drużyna, w której gra e, Alex Iwobi, czyli piłkarz, o którym pisałem, że Arsenal będzie żałował jego sprzedaży. Bije się w piersi, e, nie żałuje. E, drużyna, w której gra Dominik Calvert-Lewin, który w tym sezonie miał moment, w którym naprawdę e, imponował, imponował. No 13 bramek w tym sezonie Premier League, całkiem, całkiem niezły wynik. E, I jeden piłkarz gra w tej drużynie... E, na którym chciałbym się zatrzymać trochę dłużej, mianowicie Richarlison. Również 13 bramek w tym sezonie Premier League. O nim słów kilka panowie, czy to jest taki zawodnik, który prędzej czy później z tego Evertonu będzie musiał odejść do jakiejś drużyny, która w tym Premier League znajduje się zdecydowanie wyżej i ma zdecydowanie większy potencjał na grę, chociażby w europejskich pocharach, niż Everton. Ja bym chciał zacząć od tego. Że moim zdaniem wcale nie musi to być zespół Premier League, bo Richard Lisson jest typem piłkarza, który dobrze by się odnalazł, moim zdaniem, również w innych krajach. Takich Włochy, Hiszpania, to naprawdę sądzę, byłaby jego gra, ale uważam, że pomimo tego, że tak czasami powątpiewałem w jego klasę i w to, co on pokazuje, bo czasem mam wrażenie, że to jest piłkarz irytujący i bezproduktywny, i to nie jest tak, że to się zdarza w pojedynczych meczach, tylko ma na przykład takie okresy, i czasem tak sobie już zdarzało mi się myśleć, że. O, no, on już, już, już koniec Richard Isona, już nie będzie tak strzelał, ale jest w stanie się odbudować po czymś takim, i to naprawdę jest dla niego na plus, moim zdaniem. Sądzę, że będzie nadejdzie do niego czas na to, żeby zrobić ten krok do przodu. Aczkolwiek teraz, mając Ancelotti'ego jako trenera, Everton wydaje się bardzo fajnym miejscem do rozwoju i cały czas do szkolenia się, no bo jednak Włoch jest, jest szkoleniowcem z szalonym doświadczeniem który prowadził niesamowitych piłkarzy, który wie, jak ich ułożyć i który na pewno wie, czego konkretnie oczekuje od Richarlisona, żeby on był lepszym zawodnikiem. I na tę chwilę, przynajmniej ten rok, dwa sądzę, Everton to jest odpowiednie środowisko. A potem to sądzę, że na pewno będzie na pewno będzie drogim zawodnikiem, ale jeżeli utrzyma formę, to wcale nie musi zostać w Premier League. Ja jakoś tam niespecjalnie jestem przekonany co do tego, że Richard Lison będzie drogim zawodnikiem, ani co do tego, że Carlo Ancelotti go znacznie rozwinie jako piłkarza. Bo pobyt Włocha, dotychczasowy pobyt Włocha w Evertonie, to jest naprawdę pasmo bycia przeciętnym zespołem przez cały czas, bez żadnych wyskoków, bez meczów, których Everton nie porwał. Wiadomo, że ta kadra nie jest mocna albo bo, bo po prostu nie jest. Ale no, nie wiem. Soton, które ma zespół według mnie na porównywalnym poziomie, nawet może gorszy, jeżeli patrzymy na same nazwiska, grało piłkę dużo bardziej efektywną, efektywną, skończyło sezon wyżej mimo znacznie większych kłopotów na samym początku i Hazen Hitler wykonuje według mnie dużo lepszą robotę niż Ancelotti. Cały Everton to jest jedno wielkie rozczarowanie tak naprawdę tym sezonem, bo znowu było mówione, że będą walczyli europejskie puchary, a tutaj się okazuje, że walczyli, ale ośrodek Tabeli. Dominik Calvert-Luin, o którym Jonasz wspomniał. No fajnie. Miał jeden okres w sezonie, kiedy strzelał tam sporo bramek. Właściwie wszystkie swoje 13 trafień zanotował tam na przestrzeni kilkunastu kolejek w środku. No a po przerwie pandemicznej Calvert-Luin, zero asyst, zero bramek. No słabiutko. A zaś myślę, że. Zgadzam się z tym, że wyjedzie, ale nie sądzę, żeby wyjechał za duże pieniądze. Jeżeli miałbym teraz w ciemno obstawiać jakiś kraj, to raczej Liga Hiszpańska. Generalnie Everton, kolejny klub ze środka tabeli, o którym niewiele specjalnego ciekawego można powiedzieć, bo zwyczajnie nie grali według mnie ciekawej piłki. Nie spodziewałem się, że będą grali ciekawą piłkę i nie spodziewałem się, na przykład, że transfer Moizakina kina wypali, bo wypalić nie mógł. Chłopak w się strzelał przypadkowe bramki w Evertonie. Nie było pod tym względem lepiej, bo całe dwa trafienia. Także no słabiutki sezon The Tofis i nie wróżę im tego, żeby w następnym sezonie było dużo dużo lepiej, o ile w ogóle lepiej będzie. O i to ciekawe. Kacper, ty się podpisujesz pod tymi słowami, i uważasz, że Everton i Carlo to jednak nie jest przepis na yy, powiedzmy walkę o Ligę Europy. No ja jestem ogromnym fanem Carlo Ancelottiego i na przykład jak ja wspominam jego Chelsea, to naprawdę szczinkami czek niebo, bo to co oni tam grali, to było świetne. Ale to było 100 lat temu. ale mam wrażenie, że Ancelotti też jest szkoleniowcem, który potrzebuje odpowiednich wykonawców pod to, co chce grać. No a w Evertonie to by wymagało takiej porządnej przebudowy. Tutaj akurat chyba sądzę, że się obaj ze mną zgodzicie, bo tam no, może w ofensywie są jakieś tam pojedyncze nazwiska, może w defensywie są solidni zawodnicy i w środku pola mamy takiego Sigurdssona, który wiemy, że potrafi, ale no, to wszystko musi jeszcze odpowiednio chodzić i to musi odpowiednio się wpisać w to, co Ancelotti by chciał grać, a tego no, wątpię, żeby to, to zagwarantowało. Więc no, następny rok wcale nie musi być dużo lepszy. Znaczy, na pewno nie uważam, że Everton. Znaczy, uważam, że Everton się poprawi, że to nie będzie to 12 miejsce. Sądzę, że raczej nie będzie aż takiego marazmu, tej takiej niejakości, o której Janek mówił, bo to naprawdę czasem aż w oczy kuło, że. A właściwie może inaczej, aż właśnie Everton kompletnie nie kuło, czy Everton sobie był i ty na niego nie zwracałeś uwagę, bo, bo właściwie czemu byś miał? No, no Nic specjalnego. Czasem właśnie te przebłyski Richard Lisona, ale. Uważam, że sądzę, że będzie lepiej i mam, mam nadzieję, że właśnie trochę się wybiją ponad tę przeciętność, pokazując coś więcej niż to, co w tym roku. Myślę, że kończę z naszą rozmowę już zupełnie. Ostatnie pytanie do Was. Którą, jeżeli mielibyście do wyboru obejrzeć mecz którejś z drużyn, o których dzisiaj rozmawialiśmy, Brighton, Crystal Palace, Newcastle, Everton, którą drużynę byście wybrali? Ja odpowiem pierwszy. Ja jakoś najchętniej chyba i najbardziej obejrzałbym sobie Newcastle, chętnie bym popatrzył na te popisy Alana Saint-Maximina i zresztą ja z jakiegoś powodu po prostu lubię oglądać tę Dżurzynę. Jest jest jakaś taka... Um... No, nie chcę powiedzieć jakimś takim frazesem, ale naprawdę przyjemnie się, się ogląda ich grę i to, że zawsze są skazywani na, na pożarcia, jednak potrafią na boisku coś, coś ugrać. Chociażby John Joe Shelby również lubię oglądać jego grę i długie podania. No i tylko ten, że Linton jakby się, jakby się przełamał i trochę więcej strzelał, to na pewno byłoby fajnie, ale chociażby oglądałbym kolejne mecze Newcastle właśnie dlatego, żeby zobaczyć, czy w końcu to dziś jest ten dzień, w którym mu się mu się coś przestawi w głowie, jak to mówił kiedyś trener Brzęczek o, o Zieliński. Może bardzo dziwne e, rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, Jonasz. Moim zdaniem e, takim zespołem, które chciałbym sobie pooglądać, to, to Brighton. Nie będę tutaj wymyślał kwadratowych jaj. Mm, zdecydowanie najbardziej ofensywna ekipa z najciekawszym pomysłem na siebie, na, na rozwój klubu i na grę w piłkę po prostu krótko zwięźle. Ja jestem blisko zgodzenia się z Jankiem, aczkolwiek trochę się biję z myślami, bo bardzo lubię atmosferę Goodison Park i... No, F. Brighton lub Everton to są takie dwa najbardziej oczywiste typy. Powiedzmy, żeby się od Janka odróżnić, to powiem właśnie, że The Office. No dobra, czyli myślałem, że może powiecie coś o tym Stevie Bruce, o tym Newcastle, ale, ale nie chcecie oglądać Newcastle, to nie, panowie. A Newcastle nadal w, środko, w środku tabeli będzie. Dobra, dzięki wam serdecznie, panowie, za rozmowę. Dzisiaj trochę taki odcinek, ewidentnie y, z uśmiechem. Nawet czupa czupsy pojawiły się w naszym odcinku. No ale troszkę musieliśmy. A czupa czup zdał awans y, PSG do, do półfinału. A właśnie, przypomnij. Tak, jesteśmy, jesteśmy dzisiaj, nagrywamy to przed meczem PSG Barcelona. Swoją drogą tak panie de... Jonaszu Bayern, Barcelona, a, halo Bayern, Barcelona, rzeczywiście. Czemu miałem w głowie. a bo ty powiedziałeś, PS, że rzeczywiście Bayern, Barcelona. Tak. Bayern, który tak łatwo rozprawiło się z Chelsea, że aż po prostu nawet nic nie powiedzieliśmy po prostu na ten temat, bo aż naprawdę. E... Nie było co zbierać. Różnica klas była bardzo duża. Żeby nie przedłużać, już po prostu zaproszę na następne odcinki. Tak jak powiedziałem, niedługo Southampton. Mamy jeszcze tam w rękawach kilka odcinków od naszej grupy specjalnej do spraw Chelsea. Także tutaj na pewno, jeżeli chodzi o Chelsea, martwić się absolutnie nie musicie. No, i czekajcie oczywiście na dalsze nasze podsumowania. Wkraczamy już w górną połowę tabeli, także więcej tych dobrych rzeczy niż tych złych rzeczy będzie, będzie na pewno. Ze mną dzisiaj był Jan Piekutowski. Bardzo dziękuję. Oraz Kasper Kleśniński. Dziękuję. I do usłyszenia.